Witam, witam, końcówką baterii. Tu na chwastce robiłem wczoraj. Tak? Chyba tak. Wczoraj, bo przedwczoraj. Już kurde, sam się pogubiłem w tym wszystkim. No ale co? Kurde, nawet do butów się nie klei, nie? Zobaczcie, co to się stało, nie? Ta kukurydza dopiero wychodzi. I ta, co już wyszła, to już wyszła. Ta, co przepadła, to już przepadła. Zobaczcie, co tu się działo. Tu wypłycałem się i tu trzeba było wziąć Puerto Rico w tym roku, podnieść do góry, przed tą górką nie uprawiać. To jest bardzo duży mój błąd agrotechniczny. No są tutaj doły jak diabeł pod tą kukurydzę. W ogóle to jest kurde kukurydza? Wygląda jak samosiewy zbóż. Zobaczcie. To jest kukurydza. No niestety, to ją męczy wszystko, widzę. Zbiło tutaj tą, rozpyliło tą ziemię właśnie i to jest efekt. No efekt dołka jest przepotężny, bo tu prawie, że z 15 cm taki garba by ziemniaki posadził bardziej. No dobra, no to parę kukurydz jakiś tam będzie. Trzeba obrać kurde worek z domu nasiona i wiecie, dziurkać cyk, 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 cyk i podosiewać, to może byłoby coś lepiej z tego, ale albo haczkę głębiej przeryć, pstryk i wsadzić. No tu niestety nie udało się najlepiej. Tu jest już po kukurydzy na przykład i tu było po groszku, tu po groszku było tak rozpulchniona ziemia, że jeszcze po tym rumianku, o rumianku tu mi się nawaliło jak skurczysyn w tym groszku, bo to był ten zarośnięty ten groszek, nie udało mi się, choć ten też nie jest rewelacyjny, bo widzę, że jednak twarde to wszystko było. No tu chwasty coś siadają, no tu jakaś jest taka już lepsza. Tu prawdopodobnie zbliżamy się do już odcinka kukurydzianego. To będzie widać, tu jeszcze jest po groszku. No i też widać kurde ładna, nie? Ciągnie azotu po groszku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 taka duża? No kurde, 6 to 6, nie będziemy się z nią kłócić. Dobra. No szkoda, że tam tak wyszło jak wyszło. Tu właśnie to, że nie mieszczę się, tak wam mówię delikatnie, gdzieś jeszcze coś mnie nie zagra, gdzieś źle najadę i już jest dupa. No chwasty kręci pięknie. Zobaczcie. Siadają. Kukurydza sobie powoli tutaj idzie. Jest taka jakaś powyginana i nie wiem, czy kurde mnie tu nie było, jakiś deszcz przeleciał mocniejszy, ją tak powywalał, czy kiego grzyba. Wszystkie takie musiałem pojeździć po sąsiadach, pozaglądać. No, tu tak samo, teraz już jej nie rozjadę, no tyle trzeba opryskiwać, tylko takiego myszkowania dużego nie będzie. No, coś już po kukurydzy, bo to widać, nie? Późne mulczowanie niestety miało tu swoje odbicie, że to się już wszystko kruszyło i kładło się przed mulczerem i tak jako tako jeszcze się udało to zwalczyć. I takie ciekawe doświadczenie polowe będzie, jeśli chodzi kukurydza po kukurydzy i kukurydza po groszku. Gdzie ta kukurydza się kończyła, to było pięknie, idealnie tutaj. Czyli tak, ścieżka, jest odcięcie, tu już jest kukurydza po groszku. Tu po kukurydzy. No chwasty ładnie, widzę, że kręci. No okej. No jakoś taka kurde popadało, zabuzowało i czuć. Czuć, to jest VOT230 chyba bodajże. Jak ona się nazywała? O, SY Kalo. O, Kalo, Kalo, Kalo tu leci. Tu leci Kalo, to tylko dwa niecałe siewniki są Lipexa, tam są dwa i tu się skończył gdzieś tam właśnie. Nawet nie wiem, czy ta dziura to nie jest właśnie brak tych nasion. I tu już jest Kalo. Na te piąte, szóste klasy, no tylko, że tu kurde moja wina i tu ciężkie porównanie, nie? Będzie. Dobra, będziemy obserwować, to taka jakby jedna z gorszych plantacji i mam takie jeszcze dwa kawałki, bo tu też jest, żebyście wiedzieli, pH 7,8-7,9. Przesadziłem, tu też trzeba mieć tą świadomość, że tutaj też może też być zaburzone po prostu wszystko, nie? Łącznie z fosforem. I tu jest piękny tego przykład. No i nie wiem, Sławek mówi, nie jedź, mówi, Krzyś, mi nie pryskaj, bo to zaraz będzie pompa z nieba lecieć.
Pozdrawiam Was.